Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, uznające kierowniczą rolę PZPR i głoszące konieczność Sojuszu Robotniczo-Chłopskiego, zostaje komunistyczną ekspozyturą w środowisku wiejskim. Mimo stanowisk różnych, ludowcy nie mieli do gadania. O wszystkim decydowała partia. To ZSL, uczestnicząc we władzy wspólnie z PZPR-em i SD, no, na odcinku wiejskim dokonywało różnych działań, które z naszego punktu widzenia dzisiaj no, były działaniami szkodliwe dla polskiej wsi. A mianowicie namawiano usilnie i zmuszano w różny sposób do tego, aby kolektywizować polską wieś. Bo przecież wiemy, że likwidowano gospodarstwa w różny sposób. Likwidowano, dokuczano tym gospodarstwom rolnym, rodzinnym gospodarstwom w takim rozumieniu, jakie znamy, że to było gospodarstwo rodzinne, gospodarujące na kilkunastu hektarach. Takie to było kułackie wówczas nazywane gospodarstwo i za wszelką cenę chciano doprowadzić do tego, żeby to zlikwidować. I oczywiście zabierano młodzież do wojska, oczywiście do takiego wojska, że musieli pracować, młodzież wiejska musiała pracować w kopalniach, gdzie często ulegała wypadkom i po prostu, a tu w tym czasie gospodarstwo podupadało. Wszelkimi możliwymi sposobami aktywiści właśnie PZPR-u i ZSL-u chciało doprowadzić do tego, żeby jak najwięcej ziemi przeszło do spółdzielni produkcyjnych i do PGR-ów. Ludność polska, wiejska opierała się temu. Bardzo się opierała i do tego stopnia, że w całym bloku tym komunistycznym doprowadzono praktycznie do całkowitego upaństwowienia ziemi rolnej i powstały kołchozy, sowchozy i jak ich je gdzieś tam nazywano, ale to odpowiedniki naszych PGR-ów. Natomiast w Polsce w 75% ziemia pozostała w rękach chłopów. Kosztowało to wiele wysiłku i wiele udręk i cierpień. Tak wieś polska opierała się komunizmowi. To się wszystko zapomina. Jaką ofiarę wieś polska poniosła, jeśli chodzi o sprawy osobowe i oczywiście sprawy gospodarcze. Czy nie byłoby lepiej dla ruchu ludowego, gdyby Mikołajczyk nie uciekł? Byłby sądzony, byłby skazany, byłby powieszony, ale zostałby symbol dla ruchu ludowego, symbol dla Polski. A tak to powstało powiedzenie, przecież Mikołajczyk uciekł, a wy się tu zostali. Po wyjeździe Mikołajczyka, prawda, jak powiedziałem, kiedy nam zabroniono tej działalności, była już ta działalność taka nieformalna, utrzymująca ducha w narodzie. Czyli były święta jakieś robione narodowe, czy święta kościelne były w tym czasie prowadzone. Chodziło o to, żeby wiedziano, że wieś jeszcze żyje, że ci starzy działacze byli. Ja byłem jeszcze na zjeździe, jak przywieźli prochy w Poznaniu Mikołajczyka i wszyscy ludowcy poprzednich lat. Wszyscy do dziś dnia są w Stronnictwie Ludowym, ale nie w tym, co teraz jest. Oni się podszyli pod nasz sztandar i do dziś dnia fałszują. Na początku 1948 roku w Polsce nie istnieje już żadna polityczna licząca się siła opozycyjna. Ostatnim bastionem niezależności pozostaje Kościół katolicki. Mieliśmy pomoc w prymasie. Do niego się zwracaliśmy, do Wyszyńskiego. To dzięki Wyszyńskiemu zbudowaliśmy w katedrze tablicę Witosa. Chodził z nami do katedry, wybierał miejsce. To miejsce teraz przez Wyszyńskiego wybrane. Wybrał, powiedział, tu będzie tablica Witosa. Było ostrzeżenie, że tablica będzie w nocy zniszczona. Kilku nas nocowało w katedrze. Pilnowaliśmy. Była kwestia
dalszego ustroju Polski. No i wtedy tam powstał temat mówiący, czy uniwersalizm, czy klasowość. No zdecydowanie w tym czasie już młodzi ludzie wypowiadaliśmy się przeciwko klasowości, mówiąc, że Polska musi stać się państwem, którym społeczeństwo będzie zintegrowane. No oczywiście mogą być związki zawodowe takie czy inne, prawda, ale zdecydowanie, mimo że w tym czasie był to początek bytu narodowego, straszne straty ponieśliśmy, no i warstwa chłopska była bardzo liczna w społeczności. To mimo wszystko, mimo tej sytuacji byliśmy, no niektórzy koledzy mówili, ażeby jednak nie być tak skrajnymi, ale twierdziliśmy, że zdecydowanie musi to być ruch uniwersalny, łączący całe społeczeństwo. Na przełomie 1988 i 1989 roku odradza się ruch ludowy. Działacze nurtu mikołajczykowskiego i Solidarności Rolniczej dokonują zjednoczenia w PSL Wilanowskie. Bardzo ważnym momentem rozwoju ruchu ludowego na wsi było reaktywowanie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dokonała tego grupa działaczy, która w warunkach konspiracyjnych prowadziła walkę od 1948 do 1952 roku, za co została skazana na bardzo wysokie wyroki więzienia, nawet były wyroki śmierci wykonane z tej organizacji. I ci działacze, którzy wtedy działali, zaraz po rozbiciu PSL-u, po sfałszowanych wyborach w 1947 roku, ci działacze reaktywowali Polskie Stronnictwo Ludowe. W roku 1989, kiedy już było wiadomo, że system stary pada, ludzie aktywni, że tak powiem, na wsi chcieli się organizować. Było dużo entuzjazmu. My, mając tu na terenie, gdzie ja się wywodzę, w sąsiedniej wiosce takiego lidera jak Henryk Bąk, człowiek legenda, zaczęliśmy wokół niego się, że tak powiem, organizować. Henio Bąk był bardzo osobą ideową, bardzo zaangażowaną. Miał swoją wizję, że tak powiem, organizacji politycznej. Był bardzo zacnym człowiekiem. Po paru tygodniach na czele z Henrykiem Bąkiem i ta nasza grupa, która tutaj tych aktywnych ludzi, włączyła się w ten nurt, że tak powiemy, tworzenia PSL. W tym samym czasie w Wilanowie również dochodzi do spotkania działaczy, jeszcze starych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy mieli legitymacje jeszcze przedwojenne, i tam zawiązują tak zwane PSL wilanowskie. Działo to się w sierpniu, 15 sierpnia w Wilanowie. No i w kolejności tych naszych poczynań była przewidziana wizyta oficjalna u duszpasterza rolników, księdza biskupa Romana Andrzejewskiego. Ustalone było, że pojedziemy, z tym, że mieliśmy ustalić sprawę wyjazdu w episkopacie, w siedzibie episkopatu. No i tam udała się nasza delegacja złożona z kilku osób, w której byłem ja, była pani Hanna Chorążyna, był nieżyjący kolega z Pomorza. No i kiedy tam się znaleźliśmy, dowiedzieliśmy się, że będzie spotkanie, na które zaproszono przedstawicieli tak zwanej Solidarności, to znaczy pana Ślisza i kolegę Ślisza i nieżyjącego już i Balacza, oraz byli koledzy z Komitetu Odnowy Ruchu Ludowego z Małopolski, był ksiądz Pelc. I w tym stanie rzeczy wyraźliśmy swoje zdziwienie wobec księdza biskupa, któremu towarzyszył duszpasterz dla rolników ksiądz Marciniak. No i nam wyjawiono, jaki jest sens tego spotkania, prawda. No i apelował ksiądz biskup, ażebyśmy podjęli działania na rzecz zintegrowania, połączenia wszystkich nurtów ruchu ludowego. Hanna Chorążyna była za samą ideą jak najbardziej, no ale my powiedzieliśmy, że były działania, szczególnie ze strony Ślisza, prawda, które nie były integracyjne, nie były potrzebne zupełnie.
No i przypomnieliśmy, jak on postępował.